powiemy o stypendiach dla uczniów, o mistrzowskim kursie wokalnym i o bitwie regionów. Ale nasz program rozpoczniemy od remontu drogi wojewódzkiej 241. To, co wtedy ustaliliśmy, zresztą pani poseł tutaj często była świadkiem tych rozmów, to powoli, ale systematycznie jest realizowane. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń sierpnia w gminie Więcbork. Ledwo umowa została podpisana, a już rozpoczęły się pierwsze prace. Chodzi o długo wyczekiwany remont drogi wojewódzkiej 241 na odcinku Wiele-Więcbork. Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął niedawno przetarg na wykonanie tego zadania, a kilka dni temu w gabinecie burmistrza doszło do uroczystego podpisania umowy. Dodajmy tylko, że chodzi o 7-kilometrowy odcinek drogi, który zostanie wyremontowany za 12 milionów złotych. Za chwilę nastąpi podpisanie umowy na wykonanie tej drogi. Mnie bardzo cieszy, że firma, która realizować będzie to zadanie, jest firmą już sprawdzoną na naszym rynku. To nie jest pierwsza budowa, która realizowana jest przez firmę Drogomex. To jest kolejna inwestycja. Do pozostałych, do poprzednich nie mamy zastrzeżeń, więc cieszymy się, że dobra organizacja pracy. Wierzymy, że będzie tak i teraz. Rzeczywiście jest to dla mnie, dla nas szczególny moment, bo nareszcie ta droga wojewódzka 241 będzie remontowana, przebudowana i będzie ona w takim stanie, jak mieszkańcy i odwiedzający nas goście sobie wyobrażali, jakby chcieli. Jestem przekonany dzięki tej inwestycji, która będzie zrealizowana, że ta być może humorystyczna sytuacja, o której mówiła pani poseł, że mieszkańcy, którzy wyjeżdżają z Więcborka lub wracają do Więcborka, wiedzą po stanie drogi, kiedy są w domu, to już w tej chwili przejdzie do annałów historii i ta droga będzie znacząco lepsza. Ale myślę, że w tym momencie warto też poinformować, ponieważ to też, o czym pani poseł mówiła, rozmawialiśmy również o ulicy Wyzwolenia, o ulicy Halera, to jest też ciąg drogi wojewódzkiej 241. Tu jest też zielone światło, w tej chwili jesteśmy na etapie finalizowania tutaj naszych wspólnych uzgodnień. We wrześniu już tutaj ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Więcborku nastąpi etap wymiany krawężników, za chwilę wymiana chodnika prawostronnie, jeżeli chodzi o ulicę Wyzwolenia, a następnie nowa nawierzchnia bitumiczna. W tej chwili jeszcze precyzujemy przez pryzmat współpracy z Polską Spółką Gazownictwa, jeżeli chodzi o ulicę Halera, ale myślę, że też tutaj dojdziemy do sensownego porozumienia, które umożliwi nam realizację również i remont tych dróg, za co bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim, ale i też mieszkańców, którzy korzystają z tego. Tradycyjnie od kilku lat w dniu rozpoczęcia roku szkolnego najlepsi uczniowie gminy Więcbork odbierają laury za poprzednie dokonania. 1 września, tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, Rada Miejska zaprosiła uczniów na uroczystą sesję i wraz z burmistrzem nagrodziła wszystkich tych, którzy kończąc ostatni rok szkolny zapracowali sobie na stypendium. Spotykamy się 1 września i nie sposób jest pominąć historii związanej właśnie z tą datą. 1939 roku, kiedy uczniowie w tamtym czasie szykowali się do szkoły, nagle okazało się, że dzisiaj i przez następne lata nie będą mogli pójść do szkoły. Na szczęście żyjemy w wolnym i niepodległym kraju. Niestety niedaleko nas, na terenie Europy, ma miejsce wojna. Od 24 lutego 2022 roku wydawałoby się, że w Europie bezpiecznej, ułożonej, możemy wszyscy spać spokojnie. Niestety okazało się zupełnie inaczej. Już prawie 200 dni
Ukraina walczy o swoją niepodległość, wolny byt, ale walczy również o niezależność, bezpieczeństwo i wolność całej Europy. Dlatego prosiłbym, żebyśmy minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy walczyli w obronie Rzeczypospolitej w II wojnie światowej i polegli, oraz wszystkich Ukraińców, którzy oddali swoje życie w obronie swojej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Drodzy uczniowie, stypendyści, z wielką radością i satysfakcją przyszedł ten dzień, kiedy będę miał zaszczyt wręczyć wam stypendia burmistrza za osiągnięte wyniki w nauce, jak również wyniki artystyczne w roku szkolnym 2021-2022. Dzisiaj jest to uhonorowanie waszej ciężkiej pracy, pracy waszej, waszych rodziców, zaangażowania waszych nauczycieli. Chciałbym, żeby ten dzień był dla was bardzo radosny. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wspaniałych wyników w nauce, osiągnięć artystycznych, osiągnięć sportowych i życzę wam, aby ten dzisiaj rozpoczynający się nowy rok szkolny był równie udany, a najlepiej, jeżeli będzie jeszcze lepszy niż ten miniony. Wszystkiego najlepszego i zapraszam do odbioru stypendiów. A teraz w naszym programie wracamy jeszcze na chwilę do początku sierpnia, kiedy to w Więcborku trwała druga edycja mistrzowskiego kursu wokalnego. Kurs zakończył się wspaniałym koncertem w centrum Więcborka, wzięło w nim udział 15 studentów, a w rolę wykładowców i nauczycieli ponownie wcielili się Andrzej Lampert i Andrzej Dober. Panie Andrzeju, ponownie w Więcborku. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i z wielką radością. Powtórka z rozrywki, powtórka z zeszłego roku? No w pewnym sensie tak, ale i nie, ponieważ to już jest druga edycja. Oczywiście pamiętamy ubiegłoroczny koncert, warsztaty, ale w tym roku jest o wiele bardziej dla mnie luźniej, bo w ubiegłym roku to był mój debiut w tej roli. W tym roku już z tymi doświadczeniami i z tym, co tutaj przeżyliśmy, przyjechaliśmy jakby na nowo, nowe rozdanie. No i z wielką nadzieją, radością przyjechało sporo osób z ubiegłej edycji, z czego się bardzo cieszymy. Przyjechało wielu młodych, utalentowanych ludzi również po raz pierwszy, także no, praca nam idzie bardzo dobrze, myślę. No, no właśnie, jak uczestnicy, są perełki? Myślę, że tak. No, każdy posiada talent. To jest kwestia później no, rozwoju. Ja zawsze powtarzam, w zeszłym roku też chyba mówiłem to tutaj w rozmowie z panem, no, żeby w żaden sposób oczywiście nie zniszczyć, nie zmanipulować tego w jakiś zły sposób. To jest duża odpowiedzialność. Trudna rola? No, na pewno. Równie trudna jak śpiewanie na scenie, na scenach operowych. Tak jak mówię, no, odpowiedzialność, no, dzielimy się tutaj doświadczeniem, dzielimy się wszystkimi jakby około scenicznymi też informacjami, które wiemy, które mogą pomóc tym młodym osobom, studentom w podjęciu zawodu, w wejściu w ten świat, który na pewno nie jest łatwy, a zwłaszcza po pandemii. Kultura wysoka mocno dostała w 4 litery. No to wspomniał już pan o tym na początku, że jest większy luz. To jak się pan czuje w roli nauczyciela, edukatora, pedagoga? Ja siebie tak nie nazywam. Po prostu staram się przekazać wiedzę, staram się przekazać swoje doświadczenie. Tak jak mówię, na co dzień nie zajmuję się pedagogiką, ale dziękuję pani dyrektor Brygidzie Dobber, jak i Andrzejowi
Dobberowi za ten kredyt zaufania. Myślę, że no, chyba poprzednim razem nie było tak źle. I bardzo się z tego cieszę. Bardzo, bardzo dziękuję za ten kredyt zaufania, ale czy będą z tego efekty? Nie wiem. Zobaczymy za kilka lat na scenach operowych. Czy są efekty, czy będą efekty? Mam taką nadzieję, niektórzy już mieli swoje gdzieś tam pierwsze wejścia. A jest też wśród nas sporo studentów, którzy za niedługo będą kończyć studia. Mam nadzieję, że usłyszymy ich na konkursach w Polsce i za granicą. No i w przyszłości rzeczywiście na niejednej scenie, w Polsce również i na świecie. Panie Andrzeju, mówię z góry, że się na tym nie znam, ale z tego co widzę, to emocje na najwyższym poziomie. Absolutnie, absolutnie. Ożyłem, tak? Ożyłem. Jak spotkaliśmy się nad jeziorem, to jeszcze byłem taki ospały i tak dalej. To jest moje życie. No to... Praca z młodymi ludźmi. Wiele się wiedzą. Czyli co, drugi mistrzowski kurs wokalny w Więcborku? Fajnie, że się znowu udało. Absolutnie. Mam nadzieję, że teraz będzie cyklicznie i to nie dlatego, że ja tego chcę, tylko że wszyscy tego chcą, tak? Ja lubię to robić i ludzie też chcą przyjechać. Czy to jest trudno przekazać swoją wiedzę uczestnikom? Trzeba znaleźć do każdego inny sposób, żeby dotrzeć, tak? Bo śpiewanie, czy uczenie śpiewu, czy poprawianie śpiewu polega na pracy z wyobraźnią. Nie widzi się dłoni, którą można ustawić. Człowiek śpiewa w środku, nie? Ale nie, jest fajnie. Ja to strasznie lubię. I chyba docieram do tego, do ludzi z tym, co chcę. Panie Andrzeju, wraz z panem Lampertem, czego wy tak naprawdę właściwie uczycie? Techniki śpiewu, tych młodych ludzi techniki śpiewu, czy interpretacji utworu, czy czego wy tak na dobrą sprawę tutaj? W zależności od potrzeby, że tak powiem, na jakim etapie jest uczestnik tego kursu, tak? W zeszłym roku bardziej pracowałem nad techniką, ale teraz bardzo dużo tych ludzi, którzy w zeszłym roku byli, przyjechali i już są na takim etapie, że można też interpretację do tego włączyć. Bo żeby pracować nad interpretacją, trzeba mieć narzędzia, czyli technikę. Tak jak z gotowaniem, nie? Jak nie wiem, jak się gotuje, to można mi fajnie dać tutaj różne produkty i z tego też nie ugotuję. No więc w tym roku jest to różnie, no, w zależności od potrzeby. No. Teraz przed chwilą tam kilka technicznych uwag dałem, ale reszta wszystko mi się ładnie podobała. No. To w takim razie, panie Andrzeju, wraz z panem Lampertem, co ugotujecie po tym kursie? No nie zupę. Tak, oddzielne dania, czyli będzie każdy człowiek jakimś daniem i każdy swoją osobowość pokaże, każdy siebie zaśpiewa, tak? Bo każdy człowiek jest indywiduum, takich jest 8 miliardów na świecie, każdy ma swoje linie papilarne, każdy ma swoje odczucia, każdy ma swoje serce, każdy ma swoją wrażliwość, także nie, na pewno nie zupę warzywną. To będzie ileś tam dań, nie wiem ile nas jest, 15 dań, tak? No i mam nadzieję, że ludzie to usłyszą. Dziękuję pięknie. W tym miejscu naszego programu warto też wspomnieć o turnieju Drwali, który po raz trzeci po pandemicznej przerwie zorganizowano w Lubczy i o pikniku wojskowym w Dniu Święta Wojska Polskiego. Piknik przyciągnął, no szacujemy, że było to kilka tysięcy osób, mieszkańców gminy, powiatu, turystów, ale również wiele osób przyjechało spoza naszego powiatu, z całego regionu. Tą imprezę, ten piknik uświetnili również swoją obecnością minister, członek Rady Ministrów pan Łukasz Schreiber, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Bartosz Kownacki oraz wicewojewoda kujawsko-pomorski pan Radosław Kępiński. Cieszę się bardzo, od wielu lat zabiegaliśmy, aby taki piknik mógł się odbyć na terenie naszej gminy. Cieszę się, że w tym roku udało się to zrealizować. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się, że ten piknik odbył się właśnie u nas. Na dzisiejszy turniej, na zaproszenie organizatorów
odpowiedziało 6 drużyn. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że w fajnej rodzinnej atmosferze spędzimy ten dzień w warunkach konkurencji. Cieszę się, że nadleśnictwo wystawiło drużynę, ale szczególne apel Państwa. Szanowni Państwo, wydajemy posiłki, wydajemy je za symboliczną cegłówkę. Chcemy dorzucić się do walki z SMA. I bardzo proszę, częstujcie się pyszną grochówką, później będzie grill i będziemy wydawać te posiłki. Ja oczywiście będę kibicował swojej drużynie i cieszę się, że poziom tych zawodów z roku na rok jest coraz wyższy i coraz fajniej to wykonujemy. Mam nadzieję, Tomku, że w przyszłym roku to już będzie międzywojewódzkie. Sebastian, jak wyrazi zgodę, jak najbardziej. Co Sebastian? Jedziemy! Otóż to. Niech wygra najlepszy. Szanowni Państwo, turniej Trwali Lubcza 2022 uważam za otwarty. Za pierwsze miejsce 3300! Wielkie brawa! Drużyna Wielki Buczek! Marcin Brawka! Piotr Szostek najlepszy w trzecim turnieju! A na koniec naszego programu zapraszamy Was na chwilę na Stadion Miejski w Więcborku, gdzie bardzo smacznie i wesoło pożegnano tegoroczne wakacje i tegoroczny sezon turystyczny. W ostatni weekend sierpnia odbyła się tam Bitwa Regionów, w której zwyciężyło KGW Bożyszkowo, serwując kaczkę konfitowaną, a wieczorem na scenie stanęli Marcin Daniec i Andrzej Grabowski. Ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Pani Natalio, za naszymi plecami komisja konkursowa pracuje w pocie czoła, dosłownie i w przenośni. Co jedzą, co smakują, co przygotowały koła gospodyń wiejskich? Dzisiaj naprawdę będzie przepysznie, bo tak jak już pewnie pan uzyskał informację, jest dzisiaj 17 kół gospodyń wiejskich. A w jadłospisie między innymi gołąbki w sosie, wituńska pyra, karkówka po naszemu z kaszą, gęsie szyjki z wątróbką, policzki wieprzowe z sosem borowikowym podane z kluskami i duszoną kapustą kiszoną i wiele, wiele innych. Ciężko, żeby wszystkie wymienić. Można powiedzieć, że szkoda, że każdy z tych dań nie może wygrać. Tak, wielka szkoda niestety, no jest jak jest, tylko najlepsi mogą jechać na półfinał. Bitwa Regionów jest ogólnopolskim konkursem kulinarnym dla kół gospodyń wiejskich, który już siódma edycja, w tego roku mamy siódmą edycję, organizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to konkurs dedykowany dla kół gospodyń wiejskich i promujemy w ramach tego konkursu przede wszystkim podtrzymywanie lokalnej tradycji kulinarnej, promocji dobrej polskiej żywności. Taka jest idea i taki jest cel tego konkursu. W konkursie, jak wspomniałem, biorą udział koła gospodyń wiejskich. W dzisiejszej edycji jest to jedna z 16 edycji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dzisiejsza edycja w Więcborku odbywa się dla powiatu sępoleńskiego i bierze udział w konkursie 17 kół gospodyń wiejskich. Trzy koła są nagradzane nagrodami pieniężnymi, trzy najlepsze. Ocenia potrawy jury powołane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i sytuacja jest taka, że koło o najwyższej punktacji, jedno z dziesiątki w województwie, które uzyskają najwyższą punktację, będzie brało udział w konkursie już na poziomie wojewódzkim, a następnie te wygrane z poziomu wojewódzkiego będą brały udział w finale na poziomie ogólnokrajowym. Dobrze, panie dyrektorze, czego się należy tutaj spodziewać? Już pytam o same potrawy, bo zdaje się, że będzie pysznie. Potrawy, generalnie za potrawy odpowiadają koła gospodyń wiejskich. Tutaj panie wykazują swoją inwencję. Komisja te potrawy ocenia. Później będziemy też o tych potrawach mówić przy okazji prezentacji wyników. Generalnie jak gdyby są to specjały i potrawy, które są od początku do końca przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.